Ile razy mam powtarzać? Przecież mówiłem już tyle razy i znowu nikt mnie nie słucha. Takie teksty dosyć często daje się słyszeć, czy w szkole, czy w domu. Zniecierpliwieni rodzice mówią do swoich dzieci: no już 16 raz ci powtarzam, a do ciebie to nie dociera. Człowiek rzeczywiście potrzebuje, żeby mu pewne rzeczy powtarzać i powtarzać i powtarzać, zanim to głęboko dotrze do jego świadomości, głęboko dotrze do jego serca. I dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, jak święty Paweł mówi: przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem. Przypominam wam, bracia, Ewangelię. Ewangelię też trzeba powtarzać, ją trzeba przypominać. Nie wystarczy, że raz usłyszałem to, że Bóg mnie kocha. Nie wystarczy, że raz usłyszałem o Jezusie. Potrzebuję to usłyszeć kolejny raz i kolejny raz i każdego dnia od nowa. Bo serce ludzkie, wnętrze ludzkie, taką ma właściwość, że jakoś trudno przyjąć te wielkie prawdy. Trudno dopuścić je głęboko do swojego serca, więc zanim one tam dotrą głęboko do nas, potrzeba je rzeczywiście wiele razy powtórzyć. Dlatego nie zrażajmy się, kiedy słyszymy na kazaniu na przykład jakąś rzecz, którą już słyszeliśmy. Nie irytujmy się, nie mówmy: to już słyszałem, to już wiem. Bo to, że wiem, wcale nie znaczy, że ta prawda nie może dotrzeć głębiej do mojego serca dzisiaj, że ona nie może dotrzeć w nowy sposób, że ona nie może mnie poruszyć w nowy sposób. Właśnie może. Nawet jeśli już coś wiem, bo słyszałem to 100 razy, to ta prawda, żywe Słowo Boga, może dotrzeć do mojego serca na nowy sposób, może mnie na nowy sposób poruszyć i wejść dużo głębiej. Dlatego Ewangelia potrzebuje być nam przypominana i przypominana.